I kolejny dzień prac przed nami, a właściwie popołudnia. Na czym stoimy? No co, odkręcane są zwolnice. Okazało się, że tutaj w pochwie tam jest simmering. Już bardzo blisko korpusu, już bardzo blisko mostu. Jest simmering, który cieknie z prawej strony, a więc no nie można było tak zostawić. Stwierdziłem, że rozkręcamy dalej, żeby wymienić ten simmering, ponieważ go można wymienić tylko od strony, że tak powiem, wewnętrznej, od tamtej. Więc no musiałem to zdemontować. Zresztą no i tak nie wiem, czy udałoby mi się go w ogóle jakokolwiek założyć, gdyby ta pochwa nie była zdemontowana. Oczywiście tutaj mamy dalsze problemy. Stary ciągnik. No, nie mogę zostawić takiego łożyska. Zobaczcie, jakie ma luzy. No. Na tyle ma te luzy, że tutaj ten wałek dolny, jak się pociągnie, bo ono się rusza, ten cały pierścień otaczający, te wałki. No, te wałki praktycznie już można powiedzieć, że niedługo by wyskoczyły, wyleciały, bo już im naprawdę niedużo brakuje. O, jak się naciągnie, to już widać na praktycznie cały obwód tego wałka. A więc no nie można zostawić tego w ten sposób. No trzeba zrobić, skoro już jest tak rozebrane, no to już jednak robimy. Miesiąc w te, czy miesiąc w tamto, jak mi przedłuży się ten traktor, to chyba już nie ma znaczenia. Łożyska zakupione, nowe. Jedno kosztuje coś koło 60 zł, aczkolwiek są łożyska, które kosztują też te 30-214. Są łożyska, które kosztują jeszcze więcej. Także to można powiedzieć, że to jest takie łożysko, jedno ze średnich cenowo, bym powiedział, o, bo chyba najtaniej znalazłem nawet po 30 tam parę złotych. No ale stwierdziłem, że wezmę te, tym bardziej, że biorę części na składnicy pobliskiej, więc po prostu no takie mają i takie wziąłem. Zresztą pewnie bym je kupił, gdybym zamawiał przez Allegro czy gdzieś tam, to pewnie bym się zdecydował właśnie na te polskie, choć nie wiadomo, czy to polskie, aczkolwiek no polska niby firma i wymieniamy je. Oczywiście je wymieniamy, żeby je wymienić, trzeba oczywiście rozebrać no górę, tutaj ściągnąć ten podnośnik, no i wyciągnąć mechanizm, koło mechanizmu różnicowego i zbić to łożysko, nabić nowe i zobaczymy, co nas czeka dalej, bo zapewne to nie koniec niespodzianek. O, zobaczcie, jak wygląda ten filterek, nie? Tak wygląda. No. Dobra. I co? No nie wiem, co dalej będzie ze skrzynią, czy będę tam zaglądał, jeszcze się nie zdecydowałem na skrzynię, aczkolwiek oglądałem sprzęgło tak stąd, no to wszystkie żabki są. Wszystkie żabki są, wszystkie sprężyny są. Nie wygląda to tragicznie, przynajmniej stąd. No powiem szczerze, że ze sprzęgłem raczej problemu może nie było, aczkolwiek no na pewno świeże nie jest i pewnie kiedyś trzeba będzie go zrobić. Z tym, że no sprzęgło to już jest trochę łatwiej w sumie, bo trzeba po prostu rozpołowić w tym miejscu i sprzęgło można po prostu zrobić no niewielką, że tak powiem, niewielkim nakładem pracy w sumie. No, no na pewno nie trzeba rozbierać wszystkiego całości, trzeba rozpołowić ciągnik, no tam oczywiście zdemontować maskę, bag i tak dalej, takich różnych rzeczy, no ale nie ma takiej tragedii, tak mi się przynajmniej widzi. No, co tu dalej? No dzisiaj będzie czyszczenie tych zwolnic, oczywiście. No jeszcze nie podjąłem decyzji, co z tym łamaniem. Tak to wygląda przynajmniej na tą chwilę. O, z tej strony może. No, spory kawałek uszczerbało. Ciężko powiedzieć, co to za siła. No, nie wiem. Powiem szczerze, że traktor będzie mój.
robię go dla siebie i, no i nie zamierzam jakichś tam wielkich obciążeń do niego stosować i nie wiem, czy będę się pchał w koszty w zakup nowej zwolnicy i nowej pochwy, bo to jest 1000 zł. Można by było coś używanego ewentualnie poszukać, no ale na razie w okolicy nic nie ma. No, zobaczymy. To nie jest aż tak w sumie, że tak powiem, pilne. I powiem szczerze, że jak no, nie podejmę żadnej decyzji, to zmontuję go po prostu tak jak jest. Do tej pory jeździł i myślę, że to jest wiele lat uszkodzenie. Także on no, wiele lat jeździł tak. No i w sumie nic się nie działo, znaczy nic się nie działo. No, leciał tam syf i tak dalej. No ale no jakoś to działało. No. I co? No dobra. Bierzemy się dzisiaj do roboty. Odkręcamy później jeszcze drugą pochwę, no bo skoro to łożysko wygląda tak, no to pewnie i drugie wygląda tak samo. Następnie góra i będziemy te mechanizmy różnicowe naprawiać, nie? I co dalej? Zobaczymy. Wszystko się okaże. No, tak to wygląda. Codziennie do sklepu chodzę, składnicy i codziennie tam wczoraj 39, dzisiaj 139 i tak co drugi dzień, powiedzmy, czy co któryś dzień jakaś tam kwota wpada. Co prawda wszystko zapisuję, zrobiłem sobie plik w Excelu, więc wszystko będzie podsumowanie wszystkich prac, kosztów i tak dalej, więc żeby to miało jakiś taki obraz rzeczywisty. Liczę wszystkie koszty, dosłownie wszystkie. Nawet jeśli wydaję przykładowo 2,50 na takie dwie śruby do zdjęcia piasty, no to również są policzone, żeby nie było, nie? Dobra, to działamy.